Archeologia. Proszę pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Nazywam się Tuan Mac Carrer. Jestem celtyckim naczelnikiem. Tak się złożyło, że w VI wieku mieszkałem obok monasterium. Otóż pewnej niedzieli do mych drzwi zapukał mnich. Później okazało się, że to był święty Finen. Nie chciałem wpuścić mnicha i nie chciałem go ugościć. Mnich postanowił pościć cały dzień, domagając się ode mnie gościny. Urzekła mnie jego postawa i na koniec dnia postanowiłem wpuścić mnicha do środka. Ugościłem świętego należycie. Nasze relacje stały się serdeczne. Na tyle serdeczne, że święty Finen zaprosił mnie do klasztoru. Po powrocie nie mógł się nachwalić mojej szczodrości i powiedział mnichom, że jestem wspaniałym mężem i że obiecałem, gdy przyjdę, to opowiem dzieje Starej Irlandii. Jak rzekł, tak też się stało. Ja, Tuan Poganin, przybyłem z rewizytą do klasztoru. Po wspaniałej kolacji zaprosiłem mnichów oraz świętego, aby ponownie odwiedzili mój dom. Ośmieleni tym zaproszeniem mnisi zaczęli zadawać mi pytania. Kim jesteś? Jakie są twoje dzieje? Jakich wydarzeń świadkami są twoje oczy? Jestem człowiekiem, który pochodzi z Ulsteru, wyjawiłem. Nazywam się Tuan, syn Carrera. Wcześniej ludzie nazywali mnie Tuan, syn Starna, który był synem Sera. Mój ojciec Tarn był bratem Partolana. Zaintrygowany Finen poprosił: opowiedz nam najdawniejszą historię Irlandii. Zgodziłem się i tak rozpocząłem swoją relację. Jak wiadomo, Partolan był pierwszym człowiekiem, który osiedlił się na Irlandii. Ale przyszła wielka zaraza i zabrała wszystkich. Zostałem się sam jedyny. Jako ten jedyny błąkałem się od jednego opuszczonego fortu do drugiego. Wspinałem się na skały, żeby szukać śladów ludzkiej bytności. Po jamach i pieczarach chowałem się przed hordami wilków. I tak wegetowałem do czasu, aż stałem się starym i zniedołężniałym. Śmierć zaglądnęła mi w oczy. Byłem bliski śmierci, siły już mnie opuszczały, gdy pewnego dnia na wyspie wylądował Nemen, syn Agomana, wraz ze swoją załogą. Agoman był bratem mojego ojca. Z wysokiego klifu obserwowałem Nemena i wiedziałem, że nie mogę się do niego zbliżyć. Byłem już stary, siwy, wysuszony. Moja skóra była sucha, a członki bezsilne, bo liczyłem sobie 300 lat. Wiedziałem, że nic dobrego nie może mnie spotkać. W
pewnego wieczora zasnąłem i obudziłem się rano przemieniony w młodego jelenia. Byłem silny, zdrowy, nad wyraz krzepki i moje serce się radowało. Zostałem królem jeleni na 300 lat. Jako jeleń widziałem upadek ludu Nemeda. Posuwałem się w latach. Znów byłem starym. Znów śmierć zajrzała mi w oczy. Aż pewnego dnia, kiedy stałem koło jaskini, moje ciało uległo transformacji. Stałem się jurnym dzikiem. Znów byłem silny i młody na duchu. Byłem królem dzików w całej Irlandii przez kolejne 200 lat. Jako władca dzików byłem świadkiem tego, jak Semjon, syn Starlana, przybył do Irlandii, a wraz z nim ludy Formoranów i Firbolgów. Jako władca dzików byłem świadkiem wszystkich ówczesnych wydarzeń, aż dopadła mnie starość i poraziła moje ciało. Na szczęście przeszedłem kolejną przemianę. Stałem się morskim orłem, silnym, władczym, szybującym ponad Irlandią przez następne 300 lat. Orlim okiem widziałem, jak lud Dana walczy o panowanie nad Irlandią. Niestety, czas jest okrutnikiem. Znowu się zestarzałem, również pod postacią orła. Zapragnąłem kolejnej transformacji. W tym celu pościłem przez kolejnych 9 dni, aż wpadłem w odrętwiający sen. Ze snu wybudziłem się jako chyży łosoś. Znów mogłem cieszyć się nowym życiem. Buszowałem po wodach Irlandii przez 100 lat, do czasu, aż pewien rybak złowił mnie i zaniósł do żony Carrera, naczelnika tej krainy. Ponieważ byłem dorodnym okazem, żona naczelnika zjadła mnie od razu i w całości. Z tej przyczyny dostałem się do jej łona i dzięki niej odrodziłem się pod postacią człowieka jako Tuan Mac Carrel. A wszystko po to, żeby zaświadczyć dla przyszłych pokoleń o prapoczątkach Irlandii. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Okno. To jest okno. Wydawać by się mogło, że to jest normalne okno, ale to nie jest normalne okno. To jest okno wiedzy. Okno poznania dobrego i złego. Okno życia i śmierci. I teraz gra w skojarzenia. Wyobraźcie sobie moją mordę w tym oknie. W oknie poznania dobrego i złego. Jak sobie skojarzycie moją mordę i to okno, to musicie sobie na 100% przypomnieć o tym, żeby oglądać następny odcinek. A potem robicie to, co natura wam podpowiada, żeby robić.